Katowice drugi rok z rzędu będą gospodarzem hokejowych Mistrzostw Świata Kobiet do lat 18 Dywizji 1B. Na lodowisku w Spodku młode hokeistki z całego świata od 6 do 12 stycznia będą walczyć o awans do Dywizji 1A. Będzie to piąty występ z rzędu naszej kadry na arenie międzynarodowej, a drugi na imprezie rangi Mistrzostw Świata. W tym roku wydarzeń sportowych w Katowicach nie zabraknie i tak jest co roku. Staramy się podtrzymać tą dobrą pasę organizacji wielkich wydarzeń sportowych. Zakończyliśmy ubiegły rok też wielkim wydarzeniem sportowym, Mistrzostwami Europy w szachach szybkich błyskawicznych. Rozpoczynamy kolejną mistrzowską imprezą. Tym razem to impreza Mistrzostw Świata Młodzieżowych do lat 18 reprezentacji kobiecych w hokeju. Kolejnych wydarzeń nie braknie, bo przecież przed nami i Tour de Polonii, i Liga Światowa, czyli będą i siatkarze, i kolarze w Katowicach przebywali. Życzę tych emocji sportowych wszystkim naszym mieszkańcom, mieszkańcom całej aglomeracji. A teraz serdecznie zachęcam do udziału w tych mistrzostwach. Rozpoczynają się już jutro, w najbliższą sobotę będzie można podziwiać już nasze reprezentantki i praktycznie przez prawie cały tydzień mecze będą rozgrywane. Tych meczów do rozegrania jest całkiem sporo. Dla nas kibice i wypełniona cała hala robi bardzo duże znaczenie. Wiadomo, jeśli są kibice, jest doping, jest atmosfera i lepiej nam się gra, tak? Także zależy to tak naprawdę od kibiców, jeśli oni będziemy walczyć o jak najwyższe miejsce. Faworytem jest Francja, która spadła z wyższej dywizji, oraz Dania, z którą powalczyłyśmy w tamtym roku. Natomiast jesteśmy bardzo ciekawe reprezentacji Chin, która tak naprawdę raczej ma zmieniony skład. Zresztą dziewczyny są bardzo dobrze zbudowane, szybkie, także będziemy bardzo ciekawe jutrzejszego meczu. To jest trzecia impreza, którą organizuję tutaj w Katowicach i naprawdę jestem pod wrażeniem tej współpracy z miastem i tego, w jaki sposób wspólnie, bo to wspólnie przygotowujemy te mistrzostwa. Jak już wspominałem, jesteśmy już gotowi od ponad 2 tygodni. Za parę godzin odbieramy naszych oficjeli i dzisiaj o godzinie 20 oficjalny dyrektoriat, no i rozpoczynamy mistrzostwa. Mam nadzieję, że też z taką frekwencją, jaką mieliśmy na ostatnich 2 imprezach. Nadzieję na dobry wynik reprezentantek Polski potwierdza fakt, iż skład naszej kadry jest bardzo zbliżony do tego sprzed roku. Wstęp na wszystkie spotkania hokejowych Mistrzostw Świata rozgrywanych w Spodku jest bezpłatny.